Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj dzień zaczynamy od coconut. Coconut water. Dzisiaj if do godziny 15. Do godziny 15 pierwszy posiłek. Ja mi powiedziała, że jeszcze nigdy w życiu taka głodna nie była. Chociaż zjadła dwa banany. No. I co? No i właśnie chciałam tylko jeszcze pokazać, jak dużo tego miąższu ma ten kokonat, takie grube. Jeszcze w sumie chyba tyle nie widziałem, że miało aż tak grubo. Nieraz mają, ale tak mało jakoś, a ten ma taki gruby. Czekajcie, od tej strony bardziej może będzie widać. Aj, ciężko to pokazać, ale muszę wam powiedzieć, że przepyszna woda, a na pewno zdrowa. Na pewno zdrowsza niż ta z kanalizacji. Z kanalizacji czasami wiecie trochę brązowa, czasami trochę żółta, a ta przynajmniej jest czysta. Co ty tutaj sobie grzebiesz? Uczę się profesjonalnie ubierać ananasa, tak jak tutaj w Finlandii. W tym hotelu mamy tak, nawet... Wyszło. No, zaraz poczekaj. Wow, o to takie z takimi tymi ząbkami. Tak zaczynają, wiesz, te... Wiem. To wiem. O, no. Powiem wam, że w tym Sunwing to nawet mamy kuchnię, mikrofalówkę, dużą lodówkę. Nigdzie wcześniej tego nie było. Talerze, wszystko jest. O, talerze, wyposażenie, tak jak mówię, dla rodzin z dziećmi, sam raz Sunwing. A co do cen, bo pewnie jeszcze wiele osób też pyta o ceny, jest zainteresowanych, to na Patong ostatnio kupowaliśmy, ale głośno. Na Patong kupowaliśmy banana za 10 batów, a tutaj całą kiść na Kamala kupiliśmy za 40. Tutaj widzicie, w pasie tu jest 2, 4, 6, 8. Ile? Ile ich tu jest? 2, 4, 6, 8, 10, jeszcze mi zjadła, to 11. No, 11 albo 12 bananów za 40 batów. To jakby to podzielić, to ja nie wiem, ile wyjdzie za jednego, ale no masakra. Na pewno nie 10. Co? Na pewno nie 10 za jednego. No, na pewno nie 10 za jednego. Także się bardzo opłaca. Mango i ananas. To dzisiejsza nasza kolacja. Najpierw mieliśmy właśnie if do 15, a teraz jest 18 i właśnie będziemy wcinać kolację. Aj, dziękuję koledze, który powiedział mi, że schudłem. Właśnie w poprzednim filmie jest kolega, który napisał: Mati, schudłeś. Dzięki, kolego. Dziękuję bardzo. Nie wiem, no może mówię, tak jak napisałem, z kilo dwa schudłem, ale cały czas działamy i trenujemy. A tutaj idziemy. I taką mamy właśnie dzisiaj pogodę. Czyli bez zmian. O, coś tam na parze. O właśnie, takie coś, widoki mamy za oknem. A dzisiaj cały dzień siedzimy w domu, bo jakieś takie mamy dzisiaj ochotę na poleżenie w łóżku, popracowanie. O, słoneczko już prawie zachodzi. No i takie coś. O, a właśnie pokażę wam jeszcze, co robię. O, a piliście Schweppesa? Piliście Schweppesa limonkowego? Wow, ale naprawdę przepyszny. A nawet whisky, jak z nim smakuje. Przepysznie smakuje whisky. A jeszcze coś wam pokażę. Tutaj właśnie teraz robię wam, znaczy wam, sobie wam na YouTubie ikonki takie. Numeruję filmy, czyli 28, 27, 26. To wszystko jest, będzie w playliście z Phuket. No i jak ktoś sobie otworzy playlistę Phuket, to będzie widział wszystkie filmy, które tutaj nagrałem. No i właśnie jestem już... Macie ananasa. Wow. Pokaż. Bardzo dobry ananas. Wzięliśmy specjalnie takiego... Jaki to jest kolor? Taki pomarańczowy. Taki pomarańczowy, no. Już taki pomarańczowy kolor, bo jest taki dojrzały i właśnie w sam raz na już go jeść, ale on właśnie tak dwa dni to max, żeby się nie popsuł. A taki zielony, no to tutaj też są takie zielone, no ale to takie, żeby poleżały sobie z 2, 3, 4, 5 dni. No, a te takie już właśnie pomarańczowe, pyszne. Ananas jest normalnie tak słodki, jakbym sam cukier jadł.
Masakra, a jest tak dobry. Jeszcze dziękuję jednemu koledze, który mnie przed chwilą zmotywował w komentarzu, że brakuje mu filmów z kryptowalutami, także coś nagramy, coś nagramy. Bo mi też ich brakuje. Też mi ich brakuje, ale ostatnio była trochę przerwa, wyjazd, te sprawy, także ale nagramy coś i o kryptowalutach. Powiem wam jeszcze, czym różnią się mango cenowo. Bo tak, są mango po 40, po 50, po 60. Te kupiliśmy po 80 batów za kilo. 80 batów za kilo. Nie wiem, no trochę waży. Ale naprawdę warto dopłacić trochę do mango, bo te tanie mango, one są takie... Zobaczcie, jaki ten jest piękny. Ten jest normalnie taki idealnie pięknie żółty, taki już taki dojrzały. Widać ładnie, już nawet też taki znowu w pomarańczowy wchodzi, chociaż tutaj jest słabe światło, to tego nie widać. Ale jest taki gładziutki, czyściutki, nie ma normalnie skazy żadnej. I ten właśnie, ten drogi, najdroższy praktycznie, bo to jest chyba za 80, to już jest najdrożej, nie ma takich nitek, co wchodzą w zęby. A jak się weźmie takie tanie mango, one jest takie średnio dojrzałe, to po pierwsze. Po drugie jest takie trochę jakieś takie, ten, zresztą zobaczycie sami kiedyś, jak będziecie, albo pokażę wam jeszcze kiedyś. I tamto jak się je, to strasznie takie nitki wchodzą w zęby i jest wtedy takie mało smaczne i ktoś może się jakby zrazić do mango. A jak się weźmie takie porządne mango, to też jest takie pyszne, że Podjadę teraz na takie szczerzone osiedle, gdzie jest szlaban, strażnik i tak dalej. Pokażę wam właśnie willę, która jest na sprzedaż, to może pokażę w środku. Beautiful place, beautiful villa. Bardzo ładna villa. To jest właśnie ta na sprzedaż. Tak to wygląda. Pójdziemy tam. Can I take, go to the pool? Yeah. Okay, thank you. Hello. Patrzcie się, jakie podwóreczko. Widzicie, to jest ta właśnie for sale. O, tutaj jest wejście. Tu jest wejście na basen. Ma się taki prywatny basenik. Wow. Widzieliście to? If I can. Yes? Thank you. Pięknie to wygląda. Do you rent? No. No? It's your? Yes, only for sale. Huh. Yeah. How much do you want? 10.9 million, just being reduced from 11.5, but we're still open to a bit of negotiation. So very good price, because very good condition. Mm-hmm. Yeah. Yes, beautiful place. 10 million, yes? 10.5, you say? 10.9. Nine. Yeah, but we're open to negotiation. Mm-hmm. Especially if somebody buy direct through us, mm-hmm. without agent, yeah. Mm-hmm. Yeah. And there's many, I think there's maybe 5 villas for sale in this complex, mm-hmm. and we're the cheapest. Mm-hmm, mm-hmm. And the cheapest. Best. most well maintained and looked after. Mm-hmm, mm-hmm. All the rest not looked after. Mm-hmm. It's not, normally we just keep the towels on the lounge. Mm-hmm. Yeah, it's beautiful. Patrzcie, jaka villa. Jaka sypialnia. Wow, jakie lustro. Bathroom, here. Yes. Aha. You can have a look. Mm-hmm. Od razu z sypialni łazienka. No, bardzo fajnie. Wow, duża łazienka. Yes, a big bathroom. Yeah. Oh, no electricity. Okay, electricity. Okay. No. Aha. Yes. Ja pierdzielę, ale villa. It's a good size kitchen. Yes. The furniture is very good. Very fully condition. Finished. Yes, fully yes, finished. Yes. Yeah. And second bedroom and bathroom. Yes. Aha. Tutaj druga łazieneczka. No, kozacko. I tutaj
Second and third, yes? Yeah, third bedroom that mm-hmm. we use as study because only two of us, so we can put beds in here and make third bedroom. Mm-hmm, mm-hmm, and mm-hmm. all look out, these two bedrooms all look out onto... On the pool, yes? Yeah, so very nice. Go out. And got the screen, we have the screen door, so mm-hmm. it can leave open and the mosquito not mm-hmm, come. Mm-hmm, mm-hmm. Yes. Very good idea. Yeah, so they very good. So when this one open, mm-hmm. yes. Together. Yes. Yeah. Very good. Very nice. Mm-hmm. We just keep closed up because keep the place cool with mm-hmm. the curtains down. Yes. You want to have a look out the back? The back where? Yeah, out here. Uh huh. A, tutaj jeszcze jest wyjście z kuchni. Ja pierdzielę, jestem normalnie zakochany w tej chwili. So all cement, outdoor kitchen. Aha, kitchen, yes, outside. Store room down here. Extra mm-hmm. fridge we just use for drink. Yes. Extra store room, but locked up because we have a full but shower mm-hmm. in there mm-hmm. as well. Mm-hmm. So yeah, quite mm-hmm. big room. Yes. All the air conditioner work, tak. But we only use the fan because we mm-hmm. don't like sitting in air conditioned. Yes. New veranda, we have all the veranda replaced, so brand new veranda out here. I tutaj właśnie mamy, pralka, machine. Kurde, to nie wiem, czy ta klimatyzacja jest na każdy pokój, na każde pomieszczenie osobno, czy jak, ale... No i tutaj... For the pool, yes? Yeah, the pool pump. Mhm, mhm. That one automatic, come on three times a day. Mhm. Yeah, but now with the electricity out everywhere. Yes. Yeah, so come on early morning, lunchtime and afternoon. Mhm. Yeah. Yes. Pool very good size. Mhm, yes. Yes. And being in the end here is much better. You've got no traffic. Yes. This pump, we replaced all the pump. We put all new wiring, a new pump. Special place here. Everything's been painted. Everything's we're very fussy. We like everything 100%. So everything. Mm-hmm. We put the screen on the window. So when we go back to Australia or we go travelling somewhere, mm-hmm. I can leave the window open and no problem. Every street have the camera at the beginning, camera at the end. Mm-hmm. We have camera here on the house as well. Mm-hmm. But we can leave the window open when we go away. And sometimes we go away for 2 months and the bikes, we leave the bikes there. Nobody takes anything. And, mm-hmm. Mm-hmm. And maybe do you want to rent? No. We have before, the people owned before, they have rent and wrecked the place. We have to replace the floors, mm-hmm. the wooden floor, we have to replace it mm-hmm. all and mm-hmm. yeah, not look after the place. So. Mm-hmm. All the furniture goes with the house? The furniture? Yes, include. Yes, very good condition. Very good sheets, knives and forks, plates. Everything. Miałem dużo szczęścia, że spotkałem właścicieli tej willi. A tutaj właśnie tak wygląda wjazd i wyjazd tutaj z tego miejsca. Jest tu bardzo właśnie bezpiecznie, jest tu dużo kamer, są strażnicy i tak dalej. Miałem wiele szczęścia, jak już mówiłem, że spotkałem właścicieli willi, która jest na sprzedaż. Państwo chcą, nie wiem czy nie będzie szumieć. Państwo chcą prawie 11 milionów batów za tą willę, czyli to jest jakieś 1 300 000, 1 400 000, czyli dość złote oczywiście. Dość sporo, być może jest to tyle warte, na pewno willa jest w bardzo dobrej kondycji, jest umeblowana, wszystko
Kurde, ale wieje. Cholera. No, przestaje wiać czy nie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, w bardzo dobrej kondycji, czyli jest w ogóle wyposażona na full. Są meble, które są w bardzo dobrej kondycji, mega kuchnia na zewnątrz, dodatkowa lodówka na jakieś napoje. No po prostu jest totalna masakra, z przodu jest weranda. Bardzo, jak oni to powiedzieli, jakie to jest miejsce? Kurde, no takie, że za bardzo nie ma sąsiadów, czyli z jednej strony akurat jak się siedzi na przykład na basenie, to jest mur i jakiś tam budynek, gdzie nie ma okien, z drugiej strony to jest akurat nasze mieszkanie, jest bardzo taka fajna, osłonięta, no po prostu, no bajka, no po prostu zakochałem się w tej willi i w ogóle w tym miejscu tutaj, gdzie ona jest. Bardzo fajne osiedle, takie no, zadbane, widać, naprawdę porządne. No, teraz trzeba szybko zarobić bańkę 400, półtorej bańki, żeby móc taką willę sobie tutaj kupić. Nie chcą wynajmować, bo mówią, że mieli jakieś tam problemy takie, że wiadomo, kiedyś wynajmowali jakimś rodzinom z dziećmi, no to to się rozwaliło, tamto się rozwaliło, później musieli to naprawiać, tamto naprawiać. Jakby są już w takim wieku, jakim są. Ta pani taka jakaś troszeczkę chyba starsza jest od tego pana, widać, więc po prostu nie chcą się w to bawić, tak? Są w ogóle z Australii, a rodzice tego pana pochodzili z Polski, co najlepsze. Tato tego pana pochodził z Radomia, a mama tego pana gdzieś blisko granicy wschodniej, czyli gdzieś tam blisko granicy z Ukrainą. Kurde, ale fajna willa, naprawdę. No taka willa, że... Mega miejsce, naprawdę kozactwo. Bardzo tam spokojnie, czysto. Kurde, mega, naprawdę. Jeszcze raz, półtorej bańki musi szybko wpaść, żeby ktoś mi nie sprzątał willi sprzed nosa. O, jakie dzisiaj miłe zaskoczenie. Zobaczcie, co fajnego zrobili dzisiaj na plaży. Można sobie wziąć piwko, winko, widzę, tutaj mają ludzie. Poustawiali krzesełka i na Kamala Beach dzisiaj takie udogodnienia superanckie. O, elegancko, ludzie sobie siedzą, mają świeczki, tutaj ładnie, tak pięknie poukładane wszystko. Krzesełka. Bardzo mała plaża, duży przypływ, morze jest bardzo blisko. Bardzo fajnie się siedzi i zaraz się tutaj rozgościmy. Bardzo fajnie. To bądźcie jutro grzeczni, cały dzień to wieczorem widzimy, co? W piątki zapraszam was i polecam wam tutaj taki targ przy hotelu Sunwing, bo tutaj jest, tutaj, o, ten hotel, który tutaj widzicie, to jest hotel Sunwing i tutaj jakieś 200 metrów od tego hotelu jest taki duży plac i tutaj w piątki jest właśnie targowisko i tutaj na tym targowisku naprawdę można fajnie pojeść, fajne rzeczy kupić, fajne miejsce, ale no niestety już wam dzisiaj nic nie pokażę, no bo już wszyscy się zwinęli, bardzo szybko się zwinęli, więc nagramy coś więcej z tego miejsca za 2 tygodnie. Ale fale!